Dzień dobry, nazywam się Daniel Odija i bardzo dziękuję za zaproszenie do tego, by opowiedzieć o swojej fascynacji Stanisławem Lemem, jego twórczością wyjątkową. Co prawda jestem pisarzem głównie literatury obyczajowej, ale chociażby w swoich doświadczeniach jako scenarzysta komiksowy też sięgam po fantastykę naukową. A Stanisław Lem jest niezaprzeczalnym mistrzem tego gatunku literackiego. Pozwolą Państwo, że podczas rozmowy, właściwie mojego wykładu o Stanisławie Lemie, wesprę się swoją prezentacją, którą przygotowałem na tę okazję. Tak, żeby w jakiś sposób, oprócz tego, że ja będę mówił o swoich fascynacjach, o tym, jak bardzo jestem zadziwiony twórczością tego artysty, jednak żeby też ten wykład spełniał formę edukacyjną, tak? Żebyśmy sobie utrwalili pewne wiadomości o tym wybitnym pisarzu, żeby też troszeczkę młodzieży się utrwaliły wiadomości chociażby o jednym z jego dzieł, jakim są Bajki robotów. No i żebyśmy zakodowali sobie niezaprzeczalną przenikliwość, jaką się ten pisarz charakteryzował. Tak? Ponieważ to był nie tylko pisarz, nie tylko z wykształcenia medyk, ale też futurysta, który wiele spraw dziejących się dzisiaj przewidział w naszym życiu. No to zacznijmy przygodę naszą ze Stanisławem Lemem. Wokół Stanisława Lema. Stanisław Lem urodził się 12 lub 13 września 1921 roku we Lwowie. Dlaczego 12 lub 13? Prawdopodobnie urodził się 13, ale rodzice wolili nie zapeszać i przesunęli tę datę urodzin na 12. Zmarł w marcu 2006 roku w Krakowie. Właściwie w Krakowie spędził większość swojego życia. W Lwowie przeżył wojnę, tak jak i jego rodzice. Niestety cała rodzina, kuzyni, ciotki, wujkowie, stryjkowie nie przeżyli tej wojny. Najbliższa rodzina Lema przeżyła i przenieśli się wtedy do Krakowa. Może kilka słów o dzieciństwie Stanisława Lema. Uwielbiał czytać w dzieciństwie takich autorów jak Juliusz Verne, Stefan Grabiński, Karol May. No Juliusz Verne wiemy, właściwie pierwsze opowieści science fiction, 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi. Stefan Grabiński to jest taki właściwie horror psychologiczny, fantastyka grozy. No i Karol May, opowieści o szlachetnych Indianach i kowbojach. Wszyscy wiedzą, kim był Winnetu. Oprócz tego oczywiście Lem czytał utwory z zakresu medycyny naukowe. Jego ojciec był lekarzem, Samuel Lem, stąd też jakby wczesna edukacja Lema w tych dziedzinach. Uwielbiał tworzyć urządzenia, chociażby takie jak generator Tesla. To były, w dzieciństwie konstruował takie urządzenia, które generowały wysokie napięcie, mierzone w tysiącach i dziesiątkach tysięcy voltów, ale o bardzo znikomym natężeniu. Także pięknie to wyglądało. Były to pewnego rodzaju wyładowania atmosferyczne, którymi mogło się spokojnie bawić dziecko. No ale trzeba było mieć umysł, żeby takie rzeczy w ogóle konstruować. Uwielbiał robić dokumenty, legitymacje. Oczywiście tutaj mamy prawdziwe dokumenty profesjonalne, dowód osobisty Stanisława Lema. On się bawił w produkowanie wielobarwnych legitymacji, które zszywał srebrną nitką wyprutą ze szkolnej tarczy i znaczone zębatką z budzika. Takie zabawy Stanisława Lema w dzieciństwie. No i uwielbiał marcepan i chałwę. Zamiłowanie do słodyczy u Lema przetrwało przez całe życie. Tak? On też lubił też słodkie nalewki. Ale tryb jego pracy był taki, że wstawał o 4 rano, ponieważ cierpiał na bezsenność. Rozumiem tego rodzaju bezsenność. Natłok pomysłów bombarduje ci głowę. Zdania zaczynają nie mieścić się w mózgu.
No i próbujesz je zapisać. Nie jesteś w stanie wtedy usnąć. Jedynym sposobem jest wstać i zacząć pisać. Lem tak robił. Wstawał o 4 rano, stukał na swojej maszynie, bo pisał na maszynie do pisania, i jadł marcepan, chałwę, często cukierki. Później znaleziono w szufladach, za szafkami, pełno opakowań po cukierkach, po marcepanie, które gdzieś tam pokryją mu chował, ponieważ w dorosłości już później cierpiał na cukrzycę. Nie powinien jeść słodyczy, a jednak to była słabość, która właściwie trwała z nim przez całe życie. Niesamowite było to i właściwie wręcz zatrważające dla pisarza, jak szybko pisał Stanisław Lem. Uwielbiał pisać swoje powieści na przykład w Zakopane, wjeżdżał do Zakopanego. Potrafił powieść napisać w ciągu miesiąca, dwóch, trzech. W 1961 roku napisał trzy wybitne powieści, o których za chwilę powiem, w ciągu jednego roku, tak. Oprócz tego opowiadania. Czyli miał tempo pracy nieosiągalne dla większości pisarzy. Wracamy do Lema, do marcepanu, chałwy. Wychodzimy z jego dzieciństwa w dorosłość i młodość. Tutaj mamy na zdjęciu Barbarę Leśniak, jego żonę, z którą zaraz po wojnie się ożenił. Ukończył medycynę i spędził oczywiście całe życie z Barbarą. Lem ukończył medycynę, z wykształcenia medyk. W roku 1980 w ogóle był nominowany do Nagrody Nobla, którą otrzymał wybitny polski poeta Czesław Miłosz. Debiut Lema, Astronauci. 1951 rok. Jest to pierwsza powieść fantastyczno-naukowa wydana w Polsce. Jest to właściwie przekute stwierdzenie science fiction z angielskiego na polskie fantastyka naukowa. Astronauci. I z tego powodu jakby należy zapamiętać tę powieść. Wcześniej przed astronautami napisał Szpital Przemienienia. Stanisław Lem, jest to obok Wysokiego Zamku, gdzie opisywał swoje dzieciństwo. Jest to jedyna powieść realistyczna. Opowiada o szpitalu psychiatrycznym, o pensjonariuszach szpitala psychiatrycznego podczas II wojny światowej. Rozgrywa się tam wielka tragedia. Ale i doskonała jest to powieść. Bardzo się podobała ojcu Lema. Ale tak naprawdę świat i my znamy Lema jako pisarza fantastyki naukowej. Co mu dawał ten kostium fantastyki naukowej? W jaki sposób mógł wypowiadać się o swoich traumach wojennych, o sytuacjach też, które działy się na bieżąco w jego życiu, ubierając to w kostium fantastyki i przez to mógł powiedzieć więcej, jednocześnie tworzyć pewne gałęzi nauk, które poszerzały naszą wiedzę o człowieku. No to zaczynamy. Astronauci, debiut Stanisława Lema. Tutaj właściwie dla celów edukacyjnych może przypomnijmy sobie, utwór fantastyczno-naukowy ukazuje wydarzenia umiejscowione w przyszłości, przewiduje rozwój nauki i techniki, opisuje pozytywne lub tragiczne skutki wynalazków technicznych i odkryć naukowych, przedstawia obce cywilizacje, snuje wizję możliwych dróg rozwoju ludzkości. Te wszystkie jakby cechy są w twórczości Stanisława Lema. Motywy. Umiejscowienie akcji na innych planetach lub na pokładzie statku kosmicznego. Też to jest w twórczości Stanisława Lema. Akcja może toczyć się na Ziemi w odległej przyszłości lub w nieznacznie zmienionych realiach współczesnych. Chociażby powrót na Ziemię Stanisława Lema, jest o tym taka powieść. Tak? Podróż w czasie. Nie powrót na Ziemię, tylko powrót z gwiazd. Chodziło o tamtą powieść. Kontakt z obcą cywilizacją lub obrona planety przed zagrożeniem kosmosu. No tutaj za chwilę powiemy o powieści Solaris czy Niezwyciężony, gdzie ten kontakt, Eden, gdzie ten kontakt z obcą cywilizacją jest. Ważne dzieła.
No właściwie tutaj też się w jakiś sposób podpieram moimi osobistymi jakby pozytywnymi odniesieniami do powieści Lema i moimi osobistymi typami. Ale faktycznie to no, Dzienniki Gwiazdowe, Eden, Powrót z Gwiazd są to wybitne powieści. Dzienniki Gwiazdowe to jest właściwie to jest taka groteska, gdzie główny bohater Ion Tichy troszeczkę przypomina takiego Gullivera, małego księcia podróżującego między planetami, tak jakbyśmy przechodzili z jednej strony ulicy na drugą stronę ulicy. Planety tak jakby były miastem. Groteskowy kostium tych opowieści pozwala także snuć Lemowi pewne filozoficzne dociekania. Tak? Nie jest to łatwa lektura, wbrew pozorom. Można się śmiać do utraty tchu, a jednocześnie wymaga mocnego wysiłku intelektualnego. Łatwiejsze w sumie w odbiorze były łatwiejsze w odbiorze były powieści Lema z tego nurtu hard science fiction, do których należy na pewno Eden i Powrót z Gwiazd. Tak? Dlaczego Eden, Powrót z Gwiazd, Solaris, Niezwyciężony? No właśnie to jest ten taki nurt hard science fiction, gdzie Lem trzyma się pewnych wyznaczników fizycznych, tak? Gdzie uprawdopodobnia sytuację. Nie jest to fantazja, tak jak w Dziennikach Gwiazdowych czy w Bajkach Robotów, wybuchająca nieprawdopodobieństwem, lecz właśnie są to sytuacje, które pozornie są możliwe. O ile w Edenie mamy kontakt z cywilizacją obcą, przypominającą w jakiś sposób system i zagładę Holokaustu, o tyle na przykład Powrót Gwiazd opowiada nam ciekawą historię, gdzie główny bohater, Hal Breck, wraca z kosmicznej wyprawy. Pod wpływem różnego przeliczania czasu, on na tej wyprawie był 10 lat, ale wraca na Ziemię po 127 latach, gdzie zauważa znaczące różnice w zwyczajach, jakie panują na Ziemi i w ogóle w rozwoju technologicznym. No i zderza się jakby z tą rzeczywistością, ponieważ świat, do którego wraca po tych 127 latach, Ziemia, do której wraca, nie przypomina tej, którą opuścił oczywiście. I to nie chodzi o to, że już nie ma rodziny wokół Brega, tak? Wokół tego głównego bohatera, ale przede wszystkim zmieniły się całe społeczne uwarunkowania. Pod wpływem chemicznego zabiegu na mózgu ludzie zostali pozbawieni agresji. Tak? Lem wymyślił taki sposób jak betryzacja, która eliminowała agresję wśród ludzi. A co za tym idzie? Skłonność też do ryzyka eliminowała. Co prawda nie było wojen, nie było bójek, ale także nie było zaangażowania emocjonalnego. Co za tym idzie, nie było też za bardzo na tej nowej ziemi miłości. W ogóle, tak jak się zastanawiam, dużo opowieści Lema jest o miłości, chociażby najsławniejsza jego Solaris, o której zaraz powiemy. Pod tym względem Powrót z Gwiazd jest bardzo ciekawą propozycją dla ludzi, którzy chcieliby zacząć czytać Lema, ponieważ jest dość prosto napisany. Nie ma w nim dużo takiej teorii lemowskiej i filozofii, ale właśnie ta betryzacja to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Wyeliminowanie agresji, ale jednocześnie w jaki sposób wiąże się to też z eliminacją emocji. Pod tym względem Powrót z Gwiazd jest jedną z ważniejszych powieści Lema. Tutaj, żeby nam się utrwaliło, betryzacja, zabieg chemiczny na mózgu wykonywany w dzieciństwie zarówno na ludziach, jak i wybranych zwierzętach. Dzięki temu wyeliminowano agresywne instynkty
Zlikwidowano wojny, stworzono cywilizację pozbawioną lęku. Jednocześnie ludzie stracili skłonność do ryzyka. W ogóle jeśli jest taki sport uprawiany na ziemi w wizji Lema, to jest to sport uprawiany przez roboty. Tak? W tym samym roku 1961 Lem napisał także swoją największą, w sumie najpopularniejszą powieść zatytułowaną Solaris. Też napisał pamiętnik znaleziony w wannie. To jest taka groteska kafkowska. No ale Solaris, tutaj specjalnie wybrałem okładkę, gdzie jest napis 6 milionów sprzedanych egzemplarzy, gdzie jest kadr z filmu Soderbergha, gdzie w roli głównej występuje George Clooney. Ta powieść była zekranizowana także przez wybitnego rosyjskiego reżysera Tarkowskiego, którego swoją drogą Lem wyzwał od duraków, czyli głupców, ponieważ nie zgadzał się z wizją, jaką zaproponował Tarkowski. I co można powiedzieć o tym Solaris? Co można powiedzieć o Solaris poza tym, że to jest absolutne arcydzieło literatury science fiction, fantastyki naukowej, tak? Jestem przekonany, że ci, którzy czytają fantastykę naukową i się tym interesują, Solaris zawsze wymieniliby w pierwszej dziesiątce najważniejszych powieści fantastyczno-naukowych. Główny bohater, psycholog, Chris Kelvin, ląduje na planecie Solaris, by wyjaśnić tajemnicze samobójstwo jednego z badaczy, którzy pracowali w bazie na Solaris. I jest to planeta, którą opływa jakiś cytoplazmatyczny jakiś ocean. Naukowcy twierdzą, że być może inteligentny. Próbują zrozumieć postępowanie tego oceanu, który wywołuje z psychiki badaczy znajdujących się na tej planecie neutrinowe fantomy materialne. Postacie, które stają obok głównych bohaterów i właściwie są obrazami ich wyrzutów sumienia, tęsknot. Główny bohater, Chris Kelvin, przylatując na tę planetę, w pewnym momencie spotyka swoją żonę, która kilka lat wcześniej popełniła samobójstwo i on się o to samobójstwo obwiniał. No i raptem przebywa z nią. Ona z nim rozmawia. Poznają się. I mimo to, że on wie, psycholog, główny bohater, wie, że to jest fantom stworzony przez tę obcą inteligencję, jaką jest cytoplazmatyczny ocean zalewający Solaris, zaczyna wierzyć, że to jest jego też żona. Tak? Zaczyna się zakochiwać w niej. Czyli mamy właściwie taki dramat romantyczny, melodramatyczny o miłości, o poczuciu winy. To wychodzi w pewnym momencie na pierwszy plan. Oczywiście Lem nie byłby sobą, gdyby nie wymyślił przy okazji całej nowej nauki, dziedziny, która próbuje opisać i zrozumieć, oczywiście z punktu widzenia ludzi, obcą cywilizację, jaką jest ten ocean. I wymyślił solarystykę, gdzie mamy przykłady wielu dzieł próbujących opisać działanie tego oceanu na kilkudziesięciu stronach. Jest to fascynująca podróż przez pewną teorię, którą Lem nazwał solarystyka. Tak jak mieliśmy betryzację w Powrocie z gwiazd, tak w Solaris mamy solarystykę. To zamiłowanie do wymyślania pewnych teorii, nowych gałęzi nauk wynikało u Lema też z przygotowania medycznego, z jego studiów. On na studiach recenzował artykuły naukowe
streszczał je i jakby to stało się podwaliną do tego, że później on w swojej beletrystyce, w swojej literaturze potrafił wymyślać i uprawdopodobniać różne gałęzie nowej nauki, nowych teorii. No oczywiście Cyberiada, o której za chwilę powiemy i w którą włączone są bajki robotów. Opowieści o pilocie Pirksie, także bardzo, bardzo ważna właściwie tom opowiadań Lema. Nigdy nie zapomnę, jak czytałem swego czasu w dzieciństwie, w młodości te opowieści o pilocie Pirksie. Tu mamy... Jest to świat podróży kosmicznych, tak? Gdzie pilot Pirks pokonuje przestrzenie kosmiczne też tak jakby autostradą. Świetne przygody. Kto wie, czy od tego nie też warto by było czytać Lema. Niezwyciężony, o którym też chcę troszeczkę powiedzieć kilka słów. Niezwyciężony to też jest właśnie opowieść z typu hard science fiction Lema, gdzie krążownik kosmiczny Niezwyciężony ląduje na planecie Regis 3 w poszukiwaniu załogi krążownika bliźniaczego, krążownika Kondor, który kilka miesięcy wcześniej wylądował na tej planecie i słuch o załodze zaginął. Co się okazuje? Naukowcy odnajdują na tej planecie miasto przypominające jakby ruiny miasta ludzkiego i później dochodzą do wniosku i znajdują też, wyjaśniają tajemnicę śmierci tej załogi. Okazuje się, że na tej planecie Regis 3 z wcześniejszych robotów, które prawdopodobnie zostały sprowadzone na tę planetę przez inną cywilizację, przeżyły, w cudzysłowie, albo przetrwały mikroorganizmy mechaniczne, przypominające owady i zbierające się w chmurę, która niszczyła wszystko, co spotkała na swojej drodze żywego. Także na tej planecie tylko i wyłącznie przetrwało życie w oceanie. Planeta jest pustynna. I do jakich wniosków Lem, albo właściwie naukowcy, jego bohaterowie dochodzą? Przede wszystkim nazywają tę sytuację nekrosferą. Nekro od śmierci, jako w przeciwieństwie do biosfery. W tej nekrosferze oczywiście nic nie żyje. Te mikroorganizmy przypominające owady, mechaniczne mikroorganizmy, zniszczyły wcześniej najbardziej skomplikowane roboty, które w ogóle można było skonstruować. Ludzi, ssaki, niszczyły w ten sposób, że wytwarzały wokół, przypuśćmy, człowieka pole elektromagnetyczne, które sprawiało, że człowiek popadał w amnezję. Nie wiedział, gdzie jest, nie wiedział, kim jest. W ten sposób jakby unieruchamiały ssaka. Potrafiły, no i człowiek umierał. No potrafiły też oczywiście rozerwać na strzępy kogoś, kto im zagrażał, przebić najtwardszą stal. Mnie najbardziej zafascynowało w tej powieści wniosek, do którego doszedł Lem, że małe elementy, łatwo wymienne, które stanowią większą całość, mają większą zdolność przetrwania niż jeden organizm skomplikowany, nawet i oczywiście będący na wyższym poziomie, na przykład intelektualnym czy technologicznym, niż te malutkie owady tworzące zabójczą chmurę. I to nazwał nekroewolucją. Tak? Bardzo ciekawy pogląd, świetnie napisana powieść, też łatwo się ją czyta, w odróżnieniu chociażby do takich dzienników gwiazdowych, gdzie groteskowa wizja świata też wpływa na stylizację językową, jaką zastosował Lem, który uwielbiał czytać Sienkiewicza i oczywiście wybrane fragmenty z Potopu i jakby w swoich groteskowych opowieściach stylizował język na język staropolski. Głos Pana,
Jest to kolejna wielka powieść o próbie kontaktu z cywilizacją obcą. No i tutaj wyróżniłbym też taką powieść jak Śledztwo i Katar. Są to powieści, no można powiedzieć, kryminalne, tak? Jakby chciałbym odejść troszeczkę od science fiction, Lema, Śledztwo i Katar, gdzie naprawdę przełamał pewne schematy powieści detektywistycznej Lem, ponieważ u niego zabójca, morderca wcale nie jest taki oczywisty. Tak? Dużą rolę odgrywa w tych jego opowieściach rola przypadku, systematyki, wpływu przyczynowości i skutku. I nie chciałbym zdradzać, jakimi poszlakami kierują się bohaterowie w Śledztwie i w Katarze, żeby dojść do rozwiązania danej sytuacji, ale bardzo zachęcam dla tych, którzy uwielbiają czytać kryminały, żeby jednak sięgnęli po te dwie powieści, ponieważ i tutaj mistrz Lem poszerza jakby gatunkowość, tak? Wykracza poza gatunek z literatury kryminalnej, wymyślając całkiem innych przestępców. Śledztwo ma taką klimat i aurę właściwie horroru, tak? Katar z kolei z pewnym poczuciem humoru przedstawia wizję bardzo dziwnego przestępstwa, którego nie chcę wam zdradzać. Sięgnijcie po te dwie wybitne powieści. Jeśli ktoś nie lubi na przykład science fiction, to właśnie Śledztwo i Katar Stanisława Lema jest tym wytrychem w jego twórczości, po którym można sięgnąć, gdy się na przykład lubi kryminał. Musimy wziąć pod uwagę, że Lem był futurologiem, przewidywał wiele spraw w swojej literaturze i chcę wam kilka takich spraw unaocznić. Futurolog to ktoś, kto poprzez obserwację zmian w nauce, kulturze, środowisku naturalnym, polityce, medycynie próbuje przewidzieć przyszłość. Wszystko jasne. I proszę bardzo, jakie przepowiednie Lema według mnie i wielu innych fascynatów jego twórczości się sprawdziły. E-booki i tablety. W Powrocie z gwiazd napisał coś takiego. Książki to były kryształki z utrwaloną treścią, czytać można je było za pomocą optonu, był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu. Proszę. E-book, tablety. W tej samej powieści napisał coś takiego. Publiczność wolała lektony. Czytały głośno, można je było nastawiać na dowolny rodzaj głosu, tempo i modulację. Nasze dzisiejsze audiobooki idealnie pasują do tej wizji. Tak? Smartfony. Z obłoku Magellana, drugiej powieści Lema z roku 1955. Posługujemy się nim dziś, nie myśląc wcale o sprawności i potędze tej olbrzymiej, niewidzialnej sieci opasującej glob. No to tu już tutaj mamy właściwie internet. Zaraz o tym powiemy. Czy w swej pracowni australijskiej, czy w obserwatorium księżycowym, czy w samolocie, ileż razy każdy z nas sięgał po kieszonkowy odbiornik, wywoławszy centralę Biblioteki Trionów. Kieszonkowy odbiornik. Smartfon. Biblioteka Trionów to jest właściwie coś na wzór Google'a, sieci internetowej. Wymieniał pożądane dzieło, by w ciągu sekundy mieć je już przed sobą na ekranie telewizora. Nikt nie zastanawia się nawet nad tym, że dzięki doskonałości urządzeń z każdego Trionu może jednocześnie korzystać dowolnie wielka ilość odbiorców, nie przeszkadzając sobie wzajem w najmniejszej mierze. To jest to. No i internet. Wskutek stopniowego zrastania się wszystkich informatycznych maszyn i banków pamięci powstaną kontynentalne, a potem nawet planetarne sieci komputerowe. Proszę bardzo, w dialogach z 1957 roku Lem jakby przewidywał sieć komputerową, tak? Trzeba pamiętać, że za jego czasów komputer był wielkości pokoju, wielkości hali i był traktowany jako baza wiedzy, ale odłączona od wszystkiego innego. Zamknięta baza jakiejś wiedzy. Tak? Ludzie za bardzo nie myśleli o tym, że można połączyć
dane, wiedzę jednego komputera z drugim, między sobą, stworzyć sieć komputerową. Lem to przewidział. Oczywiście, mając wiedzę wywiedzioną z czasopism naukowych, które czytał w PRL-u, ciężko było do nich dotrzeć. Musiał oczywiście się nauczyć języka angielskiego, on w ogóle był poliglotą, znał niemiecki, angielski, łacinę, bodajże troszeczkę francuskiego. No i czytał bardzo uważnie te artykuły, ponieważ cenił każdy zdobyty artykuł z literatury zachodniej, którą jakoś musiał zdobywać, tak? No i na podstawie tego przewidywał pewne rozwiązania technologiczne, wobec których też był tak bardzo sceptycznie nastawiony, ponieważ później powiedział, gdy zaczął w latach 90. korzystać z internetu, bo w latach 90. internet został udostępniony, on tutaj pisze już w 57 roku o internecie, że dopóki nie zaczął korzystać z internetu, nie wiedział, że tyle jest idiotów na świecie, tak? No, ale to już swoją drogą. W każdym razie wychodził z założenia, że człowiek cokolwiek wymyśli, jednak w jakiś sposób będzie starał się wykorzystać do tego, żeby tego człowieka drugiego skrzywdzić. Pod tym względem Lem był pesymistą, a może właśnie realistą. Czyli uważał, że wszelkie nasze technologiczne wynalazki jednak, poza tym, że oczywiście pomagają, to jednak bardzo często są wykorzystywane przeciwko nam samym. Podobnie tak jak myślał o kontakcie z obcą cywilizacją, po pierwsze, później stwierdził, że oczywiście nikogo nie ma, że to jest niemożliwe, ale też był zwolennikiem takiego poglądu, że nawet jeśli szukamy tej obcej cywilizacji, to szukamy ją podług naszych wytycznych, czyli szukamy jakby naszego lustrzanego odbicia, albo chociażby istoty, która będzie miała podobne zmysły jak my, tak, dotyk, węch, słuch, smak, a nie cywilizacja, która będzie w ogóle dla nas niezauważalna. Tak? No, czyli mamy ten internet, tak? Jakby przewidział. Google. Trion może magazynować nie tylko obrazy świetlne sprowadzone do podobizn stronic książkowych, nie tylko wszelkiego rodzaju fotografie, mapy, obrazy, wykresy czy tablice. Jednym słowem, wszystko, co można przedstawić w sposób dostępny odczytaniu wzroku. Trion może magazynować równie łatwo dźwięki, a więc głos ludzki, jak i muzykę. Istnieje też metoda zapisu woni. No tego jeszcze nie mamy, tak? Tego zapisu woni jeszcze nie mamy w Google, ale no, te wszystkie jakby rzeczy idealnie opisują Google czy internet. W ogóle z okazji 60. rocznicy, 60. rocznicy debiutu Lema, Google w 2011 roku zrobił jakąś taką gierkę, to się nazywa Doodle jakoś, i wchodząc na tą stronę google.pl logos przez Lem, można w pewnym momencie się pobawić ze światem Lema, ze światem nawiązującym do twórczości graficznej Daniela Mroza, który ilustrował bajki robotów. Tak? Tutaj mamy rozwiązywania jakichś różnych przygód matematyczno-graficznych i po ich rozwiązaniu przechodzimy dalej. Każde zadanie ma jakieś trzy etapy. Tak? Czyli jeśli ktoś się chce pobawić w Lema, no tutaj już jest trudniejsze, takie właśnie jakieś, no mniejsza z tym. I w każdym razie tutaj konstruktor Turtle przejdzie dalej nam, jeśli będziemy się w to bawić, tak? Idziemy dalej z Lemem. Jeszcze jest jedna rzecz, którą Lem przewidział. Może trochę dowcipna, ale powoływał się twórca Simsów, to dla młodzieży, na ten fragment z Cyberiady. Trul skonstruował mu państwo zupełnie nowe, pełne było ogrodów, rzek, gór, lasów i ruczajów, z niebem i chmurami, z drużynami wojów pełnym huci bitewnej, z warowniami, fortecami. Wmontował też w owo państwo wspaniałą stolicę całą z marmurów i kryształu górskiego, jak również radę mędrców prastarych, pałace zimowe i letnie rezydencje. A wszystko to razem mieściło się w pudle niezbyt dużym, takim akurat, że bez wysiłku mógł je Trul unieść.
Czyli też twórca Simsów powoływał się na to, że Lem go inspirował. No i tu przechodzimy do bajek robotów, dzieła przełomowego w historii literatury fantastyczno-naukowej. Chcę troszeczkę o bajkach robotów powiedzieć z tego powodu też, że to jest ważna lektura dla młodzieży. Bodajże w 7 albo w 8 klasie szkoły podstawowej macie bajki robotów jako lektura nieobowiązkowa. Świetna przygoda, powiem wam. Można się pośmiać. Dużo opowieści o jakichś elektrorycerzach, o cyberksiężniczkach, o elektrosmokach. Wszystko jest to utrzymane w atmosferze bajkowej. Co prawda język jest stylizowany troszeczkę na staropolski, czy tam i może sprawiać pewne kłopoty w odczytaniu, ale warto po to sięgnąć, chociażby, żeby zobaczyć, jak gatunkowo rozwinął Lem gatunek bajki, jak ją zmienił. Dla wielu pisarzy światowych, tak? Ponieważ Lem był przetłumaczony bodajże na 40 języków, jego książki sprzedały się w 30 milionach egzemplarzy, tak? Dla wielu pisarzy jest to dzieło totalnie przełomowe. Nie było wcześniej czegoś takiego i nie było później czegoś takiego. Sam Lem uważał swoje bajki robotów, które wydał w 1964 roku, za swoje najwyższe osiągnięcia artystyczne, literackie. Tak? Właśnie może z powodu tego języka, no i z powodu przede wszystkim poszerzenia gatunkowego. Tak? Powiemy kilka słów o bajek robotów z obowiązku. Tak? Bajki robotów w 1982 roku one były wydawane w zbiorczym tomie Cyberiada, która powstała w 1964-65. I tam są opowieści o konstruktorze Trullu i Klapacjuszu, którzy ze sobą rywalizują na różne wynalazki. To są już trudniejsze opowieści, o wiele bardziej filozoficzne, tak? No ale bajki robotów, świat bajek robotów, to jest kosmos, wszechświat, galaktyki, słońca, planety, komety, asteroidy, zamki, pałace, które zwiedzamy jak miasta, jak państwa. Ten świat jest, wszechświat jest jakby pomniejszony, a bohaterowie powiększeni. Oczywiście. Niewymierny jest czas, szybko mija 100 milionów lat, nie ma tam problemu, bo jest to jednak świat robotów. No i oni oczywiście jak zaklną się na coś, no to w imię Wielkiej Matrycy, a nie w imię Boga. No przecież to są roboty. Bohaterowie, królowie, księżniczki, ale cyberksiężniczki przede wszystkim, elektrosmoki, elektrorycerze, astrozłodzieje, astrotechnicy, cybermuchy, cyberraki, cyberosy, tak? Gwiazdołowcy, kosmoludy, generałowie, cyberełowie. Tutaj wielka wyobraźnia Lema w tworzeniu, wielka wyobraźnia słowotwórcza w tworzeniu wyrazów, tak? Pełno neologizmów, które mają też wywołać groteskowe i komiczne wrażenie. Widzicie, tutaj są też te grafiki Daniela Mroza, tak? Ilustrują te bajki robotów. Właściwie można powiedzieć, że bajki robotów to takie średniowiecze robotów. Też imiona bohaterów są znaczące. Mikromił wiadomo, że będzie malutki. Gigancyjan wiadomo, że będzie olbrzymi. Tak? Jest między nimi niesamowita tam walka opisana w jednych z bajek robotów. Rekwizyty. Są średniowieczne miecze, armaty, ale przede wszystkim cyberarmaty i pamiętajmy, jeśli są hełmy, przyłbice, to one są z blachy uranowej. A jednocześnie trochę retro. Telegraf, maszyny cyfrowe. Człowiek w bajkach robotów. To bladawce. I ta rasa zrodziła się w sposób tyleż tajemny, co wszeteczny? A to kiedy doszło do ogólnego nadpsucia ciał niebieskich, powstały z nich wówczas opary i odwary mokroziemne. I z nich uląkł się ród bladawców, ale nie od razu. Najpierw byli pleśnieniem i pełzaniem, potem przelali się z oceanu na ląd, żyjąc z wzajemnego się pożerania. A im więcej się pożerali, tym ich więcej było. Nareszcie wyprostowali się, pozawiewszawszy lepką treść swą na wapiennych rusztowaniach i pobudowali maszyny. No wapienne rusztowania, no to oczywiście kościec, wapienne rusztowania, lepka treść, no to oczywiście mięśnie,
ciało, tak? Kurt Vonnegut, wybitny pisarz amerykański, stwierdził, że opis człowieka w bajkach robotów jest najbardziej okropnym, przerażającym i oskarżającym człowieka, jaki można znaleźć w literaturze światowej. Tak? Tam jest dużo komicznych opisów tych bladawców, że mają szpary, przez które mówią, tak? Że płyny czerwone rurkami w nich się kotłują. Tak? One były wielkim zagrożeniem dla robotów, bladawce. Przez bladawce można było zardzewieć, ponieważ bladawce się składały z wody. Bladawce były podstępne. Przecież w jednej z bajek robotów jeden bladawiec ukradł cyberksiężniczce kluczyk do nakręcania rozumu. I ona przestała myśleć. Przestała żyć. Później Erk Samowzbudnik musiał jakoś bladawca przechytrzyć, a tak naprawdę przechytrzył całe królestwo i w jaki sposób zdobył ten kluczyk. Warto przeczytać, bo jest to śmieszne, świetny suspens. W ogóle Lem miał niesamowitą zdolność podsumowywania, zaskakującego rozwiązywania swojej fabuły w swoich powieściach. Tak? W swoim procesie twórczym nigdy nie planował na przykład powieści, nie rozpisywał ją w planie. Siadał, miał pomysł i ten pomysł mu się rozwijał. On nie wiedział, jak się skończy jego powieść. Świadczy o tym, że był w jakiś sposób człowiekiem nie tylko wybitnie wykształconym, ale natchnionym. Tak. I zderzenie tych dwóch cech sprawiło, że w Polsce, w Lwowie, urodził się jeden z najwybitniejszych twórców literatury światowej. No to wracamy jeszcze przez chwilę do prezentacji, żeby utrwalić sobie wiadomości o Lemie. Początki opowiadań bajek robotów. Zobaczmy, zwróćmy uwagę. Żył raz pewien inżynier kosmogonik, który rozjaśniał gwiazdy, żeby pokonać ciemność. Gwiazdy to po prostu jak lampy na ulicy. Potężny król, bo Ludar kochał się w osobliwościach, na których gromadzeniu pędził życie. Dawno temu wśród czarnego bezdroża. Czarne bezdroże to oczywiście jest kosmos, tak? Ale dawno temu. Tak się zaczynają bajki. Tak się zaczynają bajki. No i język bajek robotów. Połączenie języka gawędy staropolskiej czy eposu średniowiecznego z językiem technologicznym, naukowym. I to sprawiało to, wywoływało to właśnie bardzo komiczne wrażenie. No, gwoli obowiązku trzeba powiedzieć, że książki Lema przetłumaczono na te ponad 40 języków, osiągnęły nakład 30 milionów egzemplarzy. Tutaj można zobaczyć, jest strona Lema, lem.pl. Warto na nią wejść, gdzie można przeczytać o książkach Lema, zobaczyć, ile było tłumaczeń, ile było chociażby, przypuśćmy, cyberiady przekładów, tak? Gdzie zobaczymy, no na praktycznie, jeśli mamy przekłady na 40 języków, no to cały świat. Widzicie? Czyli można sobie to spokojnie obejrzeć. Zapraszam na tę stronę. No, ale to jeszcze nie wszystko, tak? Po bajkach robotów jeszcze wam chcę powiedzieć kilka ciekawostek o Lemie. Wiemy, że Lem lata w kosmosie. Jego nazwiskiem nazwano planetoidę oraz pierwszego polskiego satelitę naukowego, tak? A w 2019 Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła, że odkryta przez polskich astronomów planeta otrzymała nazwę Pirks, krążąca wokół niej gwiazda, została nazwana Solaris. Tak? Czyli mamy Lema w kosmosie, podróżującego, latającego, patrzącego na nas z góry. Mamy Lema w jego słowach. Zapisanego. Był to wesoły człowiek i tę wesołość, mimo czasami też pesymistycznego przekazu, można wyczytać w jego opowieściach. Uwielbiał piosenki kabaretu starszych panów, Beatlesów, niektóre piosenki, słuchał Beethovena.
Tak jak wcześniej powiedziałem, czytał poza naukowymi artykułami i nawet mówiono, że jest to pisarz najbardziej wykształcony wiedzy, fizyce, astronomii, cybernetyce ze wszystkich pisarzy na świecie. Z kolei najlepszym pisarzem Lem ze wszystkich fizyków, matematyków i cybernetyków. To też czytał chociażby właśnie, tak jak mówiłem, Sienkiewicza, wybrane fragmenty Potopu. Bardzo cenił Bolesława Leśmiana, poezję. Lubił serie popkulturowe. Był fanem serii filmów o Jamesie Bondzie, tak, 007, Gwiezdnych Wojen, Star Treka też, chociaż zarzucał Star Trekowi, że nie trzyma się fizyki, tak, nie przestrzega praw fizyki. Przestał w pewnym momencie pisać beletrystykę i zaczął pisać trudne. Jego ostatnia powieść to jest z 87 roku, powieść Pokój na Ziemi, czyli w wieku 56 lat ostatecznie zarzucił pisanie powieści i przerzucił się na ciężkie jakby filozoficzne artykuły i twórczość filozoficzną, dlatego w niektórych krajach jest bardziej postrzegany jako filozof na przykład niż pisarz. Co też jest zadziwiające i widać, jaka rozległość jego twórczości jest. O tym, jak bardzo bogaty jest język, którym on pisał, chociażby świadczy taka anegdota, która była prawdziwa, dotycząca pewnego sporu między Lemem a Philipem Dickiem, innym wybitnym pisarzem science fiction, którego możecie kojarzyć, chociażby taki film jest jak Blade Runner, tak? To jest na podstawie powieści Philipa Dicka zatytułowanej Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? W ogóle właśnie androidy to była obsesja Philipa Dicka. I Lem w pewnym momencie chciał wydać powieść i wydał w Polsce Ubik Philipa Dicka i musiał mu wytłumaczyć, że tantiemy za tę powieść można tylko i wyłącznie, to były czasy PRL-u, odebrać na miejscu. Czyli Dick powinien przylecieć do Polski i wydać je na miejscu. Lem tak często robił ze swoimi tantiemami w innych krajach. Dla Dicka to było w ogóle jakiś absurd. Dick wtedy też miał atak choroby psychicznej. On był akurat na głodzie narkotycznym. Był to człowiek jednak niezrównoważony psychicznie, a jednocześnie piszący genialne książki. No i on zaczął podejrzewać Lema o złą wolę. Co więcej, stwierdził i zaczął pisać donosy do FBI, że Lem jest to właściwie klika komunistycznych pisarzy o skrócie Lem, które poprzez literaturę fantastyczną naukową próbują wpłynąć na umysły ludzi Zachodu. Tak? No to Lemowi zaszkodziło, no bo FBI zaczął robić normalnie śledztwo. Brali pod uwagę takie donosy w latach 80. Obywateli amerykańskich na obywateli krajów komunistycznych. No ale też argumentacja Dicka była taka, że dlaczego to jest klika różnych pisarzy? Ponieważ jest to ten Lem, tak? Pisarzy komunistycznych. Ponieważ jest to niemożliwe, żeby jeden pisarz mógł pisać tak różnorodnym językiem. Tak? A to groteska bajek robotów dzienników gwiazdowych, a to czysty język klarowny w hard science fiction, jakim jest Niezwyciężony, czy Powrót z Gwiazd, czy Solaris. A to filozoficzne dociekanie w dialogach, czy Suma Technologie. I to jakby świadczy o totalnej wszechstronności Lema. Tak? Chociażby ten donos Philipa Dicka na naszego pisarza. No tyle jakby o mojej fascynacji Lemem. Od dzieciństwa jest w moim życiu. Może on sprawił, że nie miałem śmiałości pisać science fiction, ale zawsze do tego science fiction sięgam. I
w jaki sposób ta miłość została odzwierciedlona w komiksie, który robię od 4 lat z Wojciechem Stefańcem, wybitnym rysownikiem polskiego komiksu. Tworzymy tak zwaną tetralogię Bardo, widzicie, to jest duży gabarytowy komiks, na którą składają się 4 tomy. Na razie został wydany Stolp. Tak. Jest to futurystyka. Opowiada o świecie, w którym od 10 lat w mieście, które się nazywa Bardo, nie rodzą się dzieci. Ludzie żywią się jakąś dziwną chemią, dzięki której mogą przechodzić przez tak zwane, zaraz wam pokażę, słupy myśli, które przenoszą ich z miejsca na miejsce. O, tutaj będzie to pokazany cały proces żywienia się chemią, który dzięki temu też można przejść z miejsca na miejsce przez słupy myśli, które przypominają takie sześciany. Tak. Mamy wydany wspólnie Stolp, mamy wydany drugi tom Rita, który też jest gruby. Stolp ma 116 stron, Rita, Boże, około 140. Jest to świat futurystyczny. Teraz robimy trzeci tom zatytułowany Reggae i czwarty tom Bardo zamknie cały projekt fantastyczno w sumie naukowy zatytułowany Tetralogia Bardo. Całość tego projektu kosztuje nas 8, będzie kosztowało nas 8 lat życia, tak? 8 lat zaangażowania w to. No ale przede wszystkim pokażę wam jeszcze na zakończenie też moją stronę internetową. Potraktujcie to jako kryptoreklamy, ale żebyście wiedzieli, kto mówił też o Lemie, tak? Na stronie danielodia.pl jest przegląd moich powieści. Na razie ostatnią moją książką są Przezroczyste głowy. Jest to tomik opowiadań, który ma taki zapis w sumie przypominający zapis poetycki. Tutaj mamy te dwa komiksy. No i książki obyczajowe. Kronika umarłych, Niech to nie będzie sen, Szklana huta, Tartak, Ulica. Taki był debiut mój. Jesienią tego roku w wydawnictwie Czarne ukaże się moja następna powieść zatytułowana Pusty przelot i będę was zapraszał do tego, żebyście po nią sięgnęli. Dlaczego tak? No oprócz tego jestem animatorem kultury, robię warsztaty literackie, robię warsztaty komiksowe, no ale przede wszystkim jestem pisarzem. I dlaczego jakby tak mówiąc o Lemie mam czelność wspomnieć o sobie? Dlatego, że bez takich pisarzy jak Lem być może nigdy bym nie sięgnął po pisanie, tak? Tworzone światy, to jak to było zapisane, wciągająca opowieść sprawiła, że sam spróbowałem pisać. Przy czym moje opowieści są wywiedzione bardziej z tego, co nas otacza, niż z tego, niż mówią o tym, co mogłoby się wokół nas dziać, jak to przewidywał Lem w swoich powieściach i opowiadaniach. No i właściwie to wszystko. O Lemie można by było mówić bez końca. Lem patrzy na nas z kosmosu. Warto sięgać po Lema. Mam wrażenie, że jest troszeczkę teraz na jego książki na półkach bibliotecznych troszeczkę zaszły kurzem. Nie powinny. Może też dlatego, że to jest literatura dość wymagająca intelektualnie. Ale dla tych, którzy by chcieli się naprawdę rozpędzić, zapraszam. Śledztwo, Katar, Niezwyciężony, Powrót z gwiazd, Solaris, Eden. To są takie powieści napisane prostszym językiem. Bajki robotów, dzienniki gwiazdowe, groteska, bogactwo myśli i filozoficznych, i językowe jest aż czasami przytłaczające, tak? Ale też warto po to sięgnąć. Ktoś, kto sięgnie po Lema, na pewno poszerzy swój horyzont postrzegania ludzkości, tak? Postrzegania też technologii, która o nas też świadczy i na nas wpływa.
No i dlatego wam chciałam powiedzieć o nim, o geniuszu pisarza, pisania, kilka słów o sobie, żebyście wiedzieli, kto mówił. No i do widzenia. Daniel Odija przedstawił wam po swojemu twórczość Stanisława Lema. Dziękuję. Do widzenia.